Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy próbować reanimować ten starutki akumulator, który prawdopodobnie ma jedną celę zdechniętą. Nie wiem którą, ale postaramy się do tego dojść, która. Co będziemy używać? Mamy wodę demineralizowaną. 2020 rok. Elektrolit, który już dość długo czekał na półeczce. Przed chwilą go sprawdzałem, to powinien mieć teoretycznie 1,26 do 1,27 grama na centymetr, a ma może 1,24, więc też troszeczkę już jest zdegradowany. No i od czego zaczniemy? Akumulator teoretycznie jest z listopada 2010, czyli ma 12 lat. A żywotność jest między 10 a 12 lat, więc miał prawo umrzeć. Ale zmierzymy sobie, jaka jest jego waga. Teoretycznie waga powinna wynosić 22,5 kg, jak jest nowy. Zaraz zmienimy kamerę i spróbujemy to zobaczyć, ile on faktycznie ma. Spróbujemy zważyć akumulator. Trzeba wzbudzić wagę, jest fajnie wyzerowana i sobie damy 22,20, czyli brakuje nam 0,3 kg i zaraz tyle mu dodamy, ale będę musiał namieszać kwas, ale jak już tak mamy i myślę, że wszystko fajnie widać, mam nadzieję, to sobie zmierzymy, jakie jest napięcie na akumulatorze w tym momencie. Umarło mu się trochę, bo też to mogło długo stać. Mamy koło 6 V. No to będzie z czym walczyć. Dobra. Zaraz biorę się za liczenie i zapiszę na karteczce, od czego startujemy i bierzemy się za teoretyczną reanimację. Czas start. Ważenie przeniosłem gdzieś indziej, bo naprawdę na tej wadze nic nie widać. Ok. Zważymy sobie, ile woda ma. 2,4 kg. Ok. No i dobrze. Mamy wodę, co razem z butelką waży 2,4 kg. Zrobimy 10% roztwór. Mam nową strzykawkę. Po prostu sobie zrobimy roztworek na zaś, jak to się mówi. Czyli odkręcamy jedno, odkręcamy drugie. Czyli ja muszę tutaj dać 24, jest 20, czyli na dwa razy muszę niestety. Tylko będzie takie trochę rzeźbienie. Mamy 20. I jeszcze weźmiemy sobie 4. No prawie, że trafiłem. Mamy jeszcze 4. Opróżnimy sobie strzykawkę. Lekko schowamy. Dobra. Później się będę bawił w chowanie. Najważniejsze, żeby zakręcić kwas. I teraz mamy roztwór 10% kwasu, który będziemy dolewać do akumulatora, ale jeszcze przed tym, niż to doleję, to jeszcze zrobimy sobie test tak zwany obciążenia. Mam taką opornicę, używałem ją wiele razy, jak jeździłem na złomowisku za jakimś akumulatorem, za takim typowym rozruchowcem. I dobierałem dzięki niemu takie, które jeszcze w miarę żyją. Ale to był kiedyś, jak to się mówi. Trzeba walczyć, żeby ożywić to, co jest. Tamty miernik pokazywał około 6 V, ten pokazuje niecałe 5. Ja bym sobie to jeszcze raz zweryfikował, czy na pewno ta opornica dobrze pokazuje. No coś mi to nie pasuje. Ale
trzeba się mniej więcej trzymać tego, co jest. 5,56. Czyli by pasowało. 5,56. No troszeczkę zaniża. Może będzie widać. Troszeczkę zaniża, ale jest ok. Czyli co? Czas start. Jest trup. O, a teraz troszkę więcej pokazuje. No ale dobra. Wiemy, że jest trup. Dosłowny trup. Się zastanawiałam, ile dolać tej wody. Czy dolać do wagi nominalnej, czy po prostu podkorek. I doszedłem do wniosku, że zrobimy po prostu podkorek. Czyli ściągamy koreczki. Lubię ten dźwięk. Pierścień ćwiczenie zamknięte. Tak. Ćwiczę, bo teraz mam ala chorobowo wolne, bo mnie nasz wynalazek z Chin dorwał. Nazwijmy to tak. Wymieszamy kwas. Jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, zawsze lej kwas do wody. Nalaliśmy i bierzemy się za zakwaszanie cel. Czyli lejemy pod korek. Jak to się mówi, nie wiem, ile tam tego wejdzie, ale sobie zmierzymy po prostu wagę po dolewaniu. Więc na razie, jak to się mówi, będę dolewał. Nic specjalnego, to chyba przyspieszę. No to chyba chwilę mi zejdzie, bo jest to chętne pić i to bardzo. Bardzo jest to chętne się napić. Dobra, to zaraz do Was wracam, jak to napełnię i zważymy pacjenta i bierzemy go do ładowania. No i dobrze, podolewałem wody i czas sprawdzić, ile pacjent waży. 23,3, czyli dość dobrze poszło, można powiedzieć. Ponad 1 kg, kilogram 10 poszedł w górę. A zmierzymy jeszcze butelkę. 1,40. No to tak w miarę by się to zgadzało, bo troszkę porozlewałem z racji, że dolewałem po prostu lejąc, bo tam tyle tego wlazło, że szok. Ale okej. To mamy, czyli bierzemy to na ładowarkę. Witam ponownie. Jesteśmy w piwnicy, mamy zasilacz laboratoryjny. Mamy akumulator, uzupełniłem płyn tak, że minimalnie jest poniżej. Coś strzykawką wyciągałem, choć tutaj coś. Albo tu tak fajnie widać, ile tam tego jest. Aha, tak fajnie cele widać, dobra. Czyli jak widać cele, to zobaczymy sobie do środka. Ta jest jakaś ciemniejsza, ta może umarła. Czyli ta może umarła, no jest jakaś taka ciemniejsza. No ale to też może być syf. No, nie będę wnikał. Czyli tak, podpinamy sobie. Jeden. Aha, wiadomo, trzeba jeszcze odpalić. No 24 V nie chcemy. Mamy jakieś tutaj blisko. Damy sobie 12 V i damy sobie 0,5 A. Tak, żeby to sobie naprawdę powoli bulgało. Bateria optymalnie rozładowana. Można tak podłączyć do ładowania. Tak, ta bateria jest na pewno optymalnie rozładowana. I co nabierę? 6, 8. Dam jej powiedzmy 12 godzin, 8 godzin, coś takiego i zobaczymy, co się tu będzie działo, czy dostaniemy życie do tego akumulatora. Na razie czas start 8, to będzie co, ani mili, 8 mikroamper. Ale może, o, coś tam zaczyna żyć.
Więc mam nadzieję, że jutro zobaczymy max, ile jest i nie będzie aż tutaj tak wylane, bo jesteśmy w piwnicy. Jest tutaj tak w miarę wentylacja zrobiona, to jest, jak to się mówi, taki projekt, który już robię latami, ale jeszcze nie jest skończony, ale to kiedyś do tego wrócę. Dobra, to na razie idę to montować i do zobaczenia za kilka dni. To na razie, cześć!